Małopolsce leży gdzieś ta maleńka, piękna wieś. W tej to wiosce przedszkolaki wiedzą, jak przecierać szlaki. Dzień dobry, moi kochani. Dzień dobry, dzieciaczki. Dzień dobry, rodzice. Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny na naszych plastycznych zajęciach. Bardzo miło Was widzieć. Bardzo się cieszę, że mamy znowu okazję zrobić sobie coś fajnego razem. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolorowe gąsienice z papieru. Z racji tego, że wiosna już pełną parą za oknami, w ogródkach rosną kwiaty, no i w związku z tym, że jest już cieplutko, cały czas prawie słoneczko, zaczęły się pojawiać już pierwsze owady. Na pewno widzieliście już w swoich ogródkach latające motylki kolorowe. A w ziemi, jak ktoś ma w domu ogródek, to może udało mu się zobaczyć gąsienice, które mieszkają głęboko w ziemi, tam sobie kopią swoje tunele. Dzisiaj przygotowałam dla Was takie kolorowe gąsienice. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Zrobiłam dwie, żeby Wam pokazać, jak one będą wyglądały. Zobaczcie, zrobione są z kolorowych kółeczek. Mają uśmiechnięte buźki, kolorowe czułki i mam nadzieję, że jeżeli uda Wam się zrobić kilka, albo jedną, albo kilka takich kolorowych gąsienic z papieru, to położycie sobie je na przykład na parapecie albo na półeczce w pokoju i myślę, że będą bardzo fajnie kolorowo zdobić mieszkanie, więc myślę, że fajnie będzie spróbować dzisiaj takie gąsienice sobie zrobić razem ze mną. Pokażę Wam, co nam będzie potrzebne do zrobienia naszych gąsienic. Przede wszystkim kolorowe kartki w różnych kolorach. Kartka biała do wykonania oczek. Nożyczki, klej, pisaki lub gruby marker i kredka do odrysowywania kółeczek i oczywiście forma, od której będziemy odrysowywać kółka. Ja akurat przygotowałam sobie takie denko, zakrętkę od słoika. Może to być szklanka, może to być kubeczek, coś, co ma okrągły kształt, żebyśmy mogli sobie odrysowywać kółeczka. A więc przystępujemy do działania. Bierzemy kartkę. Możemy sobie wziąć kilka kartek nawet naraz, żebyśmy łatwiej i szybciej zrobili sobie dużo, dużo kółeczek kolorowych. Wtedy, jeżeli bierzemy więcej kartek, to składamy sobie je równiutko. Kładziemy sobie. Mam nadzieję, że tu dobrze będzie nam widać. Kładziemy sobie na stole. Przykładamy. O, tutaj chyba widać już, prawda? Przykładamy kształt i odrysowujemy kredką lub ołówkiem kształt kółeczka. I teraz wycinamy nożyczkami kółeczko. Znowu tutaj będziecie mieć okazję do poćwiczenia paluszków. Nie chodzicie teraz do przedszkola, więc myślę, że sobie tutaj w domu z rodzicami też coś plastycznego wykonujecie. A już na pewno z naszym pokusiowym przedszkolem, kiedy panie pojawiają się na monitorach komputerów, to wtedy macie okazję znowu powycinać, porycować i porobić różne fajne rzeczy. I tutaj wycięłam za jednym zamachem, wyszły nam dwa kółeczka. Ja sobie tu już wcześniej gotowałam
więcej takich kółeczek. Wcześniej już wycięłam, żeby nie zajmować Wam przed monitorem za dużo czasu. I teraz musimy wszystkie te kółeczka, oprócz jednego, które będzie buzią naszej gąsienicy, oprócz jednego złożyć na pół. Więc wybieramy sobie kolor kółeczka, jaki byśmy tutaj chcieli, żeby nasza buźka, gdzieś miałam odłożone, ale chyba mi się gdzieś zapodziało, więc ja wybieram żółty. Żółty odkładamy, a resztę kółeczek składamy na pół i zawinamy mocno paluszkami, jedno po drugim. Mocno, mocno ściskamy, przyjeżdżamy paluszkami, żeby kółeczka nam się zagięły i trzymały, później będziemy je sklejać. Możemy sobie to zrobić kładąc, Wam tutaj pokażę, kładąc kółeczko na stole i mocno przejeżdżając paluszkami brzeg zgięcia, żeby się porządnie trzymało. O. Gąsienice mogą być dłuższe lub krótsze, w zależności od tego, ile Wam się uda wyciąć kółeczek. O. I wszystkie, tu jeszcze mamy żółte, wszystkie nasze kółeczka są już pozawinane. O. I teraz będziemy kleić. Rozkładamy kółeczko troszeczkę i sam tutaj brzeg smarujemy klejem. Później przykładamy drugie kółeczko, tak aby jedno było koło drugiego i wklejamy w ten sposób. I tak robimy po kolei z każdym kółeczkiem. Dobieramy sobie po kolei kolory. Tak, żeby nasza gąsienica była pięknie, pięknie kolorowa. I zawinamy, tak żeby nam się ładnie trzymała, dobrze, tak, jeszcze przykleimy, chyba mi się zrobi naprawdę długa gąsienica, będzie bardzo długa i bardzo kolorowa, zobaczcie jaka długa gąsienica nam wyszła. Przykleję jeszcze jedno, żeby była jeszcze dłuższa. Moja będzie naprawdę długa, ale Wasze mogą być trochę krótsze oczywiście. O, aż tak długa nam się zrobiła. Teraz pora na przyklejenie buzi. Zanim przykleimy buzię, buźnicę sobie możemy odłożyć na bok. Narysujemy sobie oczka. Ja zrobię to od razu takim czarnym markerem. Rysujemy jedno kółeczko, właściwie to takie jajo bardziej, i obok drugie. Jeżeli nie będziecie sobie mogli poradzić, to oczywiście poprosicie rodziców. Mogą to być też osobne kółeczka. O, oto oczka. Teraz je wytniemy. To jest może troszeczkę trudniejsza sprawa niż wycinanie dużych kółek, bo oczka są dużo mniejsze, ale myślę, że jeżeli będziecie to robić powolutku, cierpliwie, to uda Wam się wyciąć takie oczka. Jeżeli Wam się nie uda wyciąć oczek, albo będzie to dla Was za trudne, to oczka po prostu możecie na buzi namalować i też będzie ok. Zaraz Wam pokażę, jak to można zrobić. Zobaczcie, jedno oczko, drugie oczko i uśmiechnięta buzia. Myślę, że można to zrobić też w ten sposób albo w taki sposób, jak ja tutaj zrobiłam. Wycięłam i namalowałam takie oczy. Teraz sobie je przykleimy. Tak. I dorysujemy buźkę.
uśmiechniętą oczywiście, bo my chcemy mieć. Bo my chcemy mieć wesołe gąsienice. Można to zrobić w ten sposób lub w ten sposób. Teraz, moi kochani, dokleimy sobie jeszcze czubki. Bo nasza gąsienica tutaj na głowie ma dwa kolorowe czubki. Aby wykonać czubki, bierzemy sobie kolor kartki, jaki nam się podoba. Akurat ja mam czerwoną. I wycinamy sobie taki paseczek. To nie jest trudne. Myślę, że każdy sobie świetnie poradzi. Zginamy go na pół. W ten sposób. I robi nam się zgięcie. I po tym zgięciu przecinamy. I mamy dwa równe czubki. Teraz jeszcze pozostaje nam przykleić czubki na naszą gąsienicową głowę. Tak. Z jednej strony. Z drugiej strony. O, w ten sposób. Nasza gąsienica już ma czułki przyklejone. I teraz pozostaje przykleić głowę naszej gąsienicy. Na pierwszym kółeczku zgiętym przyklejamy głowę, smarując głowę naszej gąsienicy na samym dole. Tylko klejem kawałeczek, wystarczy. I przyklejamy. O, w ten sposób. Nasza gąsienica jest gotowa. Możemy sobie ją postawić. I jeżeli wykonacie sobie takich gąsienic więcej, to zobaczcie. To będziecie mieć... O, mam nadzieję, że to wszystko widać. Chyba w ten sposób. Będziecie mieć całą gąsienicową kolekcję na półeczce lub na parapecie waszego okna. Kochani moi, mam nadzieję, że dzisiaj też fajnie się bawiliście razem ze mną. I zachęcam do pracy. No i cóż, do następnego spotkania. Następnym razem znowu zrobimy sobie coś fajnego na naszych plastycznych zajęciach. Do zobaczenia.